Dzień dobry Państwu, Dariusz Leśniewski w kancelarii SWLEX zajmuje się kwestiami bezpieczeństwa obrotu towarowego, bezpieczeństwa łańcucha dostaw, ogólnie sprawami celnymi, albo celno-podatkowymi. Proszę Państwa, 17 maja tego roku Komisja Europejska zafundowała nam kolejną zmianę w zakresie prawa celnego albo inaczej propozycje gruntownej zmiany, jak to nazwano, wejścia Unii Celnej na wyższy poziom. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, że Unia Europejska opiera się na Unii Celnej. W związku z tym wszystko to, co dotyczy kompetencji Komisji Europejskiej w tym zakresie, ich propozycji zmian, ma wpływ również na gospodarkę państw wschodzących w skład Unii Europejskiej. O tym Będziemy, proszę Państwa, rozmawiać również na konferencji 20 października tego roku. Serdecznie zapraszam. O tym jeszcze powiem trochę w następnej części mojej wypowiedzi. Proszę Państwa, owe zapowiedziane zmiany Komisji Europejskiej mają oczywiście wpływ na poczynanie poszczególnych państw członkowskich, ale również powinny być przedmiotem zainteresowania przedsiębiorców. Grup zrzeszających przedsiębiorstwa, bowiem te zmiany są istotne, a rzekłbym nawet bardzo gruntowne. Będą miały przełożenie na pozycję gospodarczą poszczególnych przedsiębiorstw, poszczególnych branż, będą miały wpływ na działanie administracji. I pokrótce warto wiedzieć, że po pierwsze, komisja zakłada bardzo szeroką integrację czy gruntowną integrację kwestii dotyczących zarządzania ryzykiem celnym. Praktycznie będzie to redefinicja ryzyka celnego, a to ma wpływ, przypominam, na pracę organów celnych i na również na działalność przedsiębiorstw, działalność firm doradczych, działalność przedstawicieli celnych w całej Unii Europejskiej. To nie jest tylko kwestia. Polski, polskich firm. Po drugie, owo, owa integracja kwestii zarządzania ryzykiem będzie miała przełożenie na powstanie i zadania Urzędu Unii Europejskiej do spraw celnych. Przypominam, w tej chwili takiego czegoś nie ma. Będzie to całkowicie nowa instytucja z bardzo szerokimi, docelowo uprawnieniami, i z nią jest też związana kolejna kwestia, związana z integracjami. Zarządzanie ryzykiem. Mianowicie powstanie centralny rejestr, baza danych celnych, służących e, za podstawę do działań administracji celnych. I proszę Państwa, wszystkie zgłoszenia celne, wszystkie towary przywożone i wywożone z terenu Unii Europejskiej, docelowo według zamierzeń Komisji Europejskiej, mają być zarządzane. Z jednego poziomu, z poziomu centralnego, czyli Brukseli. W tej chwili, zgodnie z materiałami komisji, jest to 111 obowiązujących, funkcjonujących w Unii Europejskiej organów, systemów zarządzania ryzykiem, systemów zarządzania danymi ze zgłoszeń celnych. A przypominam, dane te obejmują całe spektrum informacji dotyczących łańcuchów dostaw. Dane te. Są bardzo rozległe, jeśli chodzi o uczestników łańcuchów dostaw, jak i towary, ich wartości, zastosowane mechanizmy przepływu tych towarów, przepływu informacji. Także podsumowując, proszę Państwa, czeka nas prawdziwa rewolucja w zakresie informowania organów celnych o łańcuchach dostaw, rewolucja w zakresie zarządzania owymi informacjami przez nas przekazywanymi, Rewolucja w sprawie podmiotów uczestniczących w owym przypływie informacji, bo tutaj nie powiedziałem jeszcze o jednej kwestii. Mianowicie, w tej chwili, proszę Państwa, firmy wiarygodne, bezpieczne, sprawdzone, wypłacalne są obejmowane, czy mogą być obejmowane, tak zwanym pozwoleniem AEO. Otóż to pozwolenie Komisja Europejska stwierdziła, że jest. No, nie do końca dobrze wykorzystywane, i jest plan, aby wprowadzić tak zwaną instytucję, jakby rozwijającą owe AEO. Czy to jest potrzebne i dla kogo to jest przewidziane? Czy faktycznie te reformy będą przynosiły rzeczywisty, zwiększony dochód i Unii Europejskiej i obniżały koszty administracji zarówno krajów członkowskich, jak i przedsiębiorców w Unii Europejskiej, w tym Polsce? O tym będziemy rozmawiać. 20 października w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Także zapraszam do uczestnictwa i skorzystania z naszych usług, bowiem sama konferencja to tylko fragment naszych usług i możliwości, które oferujemy Państwu, przedsiębiorcom, przedstawicielom w zakresie bezpiecznego łańcucha dostaw i prawa celnego. Dziękuję.